Moi drodzy, druga niedziela Wielkiego Postu i tajemnica przemienienia Pana Jezusa. Tajemnica, która z taką szczególną mocą podkreśla i wydobywa między innymi te słowa, które rozległy się z nieba. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Słuchajcie. Możemy to rozważać i przywoływać na wiele różnych sposobów, ale z całą pewnością bardzo mocno jest również i w ten moment przemienienia Pańskiego wpisane całe doświadczenie narodu wybranego. Z tym jakże mocno podkreślanym wówczas i nadal w całej tradycji judaizmu. To przesłanie Boga, słuchaj Izraelu. I właściwie wyjątkowym potwierdzeniem i znakiem, jak to rozumieć, jest początek dzisiejszego pierwszego czytania. Kiedy Bóg mówi do Abrahama po imieniu Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I w tym wydawałoby się takim prostym i oczywistym zwrocie, które przywołuje imię. I w tym wydawałoby się też takim oczywistym sformułowaniu: oto jestem, zawiera się pewien opis całego bogactwa tej tajemnicy słuchania i tego zaproszenia, które Bóg dzisiaj kieruje. To jest ta wrażliwość człowieka na to, że Bóg jest. To jest ta umiejętność przywoływana również i dzisiaj przez księdza proboszcza w słowach powitania i wprowadzenia. Umiejętność człowieka, aby to przyjąć, aby to usłyszeć, aby to przyjąć z taką mocą i z takim przekonaniem, aby nie było tylko stwierdzenia faktu słyszałem, ale żeby była gotowość, oto jest. Gotowość otwarcia życia, powierzenia życia, przeżywania życia razem z Bogiem. I dzisiaj rozważamy te treści też wyjątkową niedzielę, bo druga niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą Adgentes, naszej refleksji nad tym dziełem misyjnym Kościoła, naszą jednością ze wszystkimi, którzy to dzieło realizują. Tutaj w diecezji warszawsko-praskiej, w diecezji radomskiej podobnie, jednością z misjonarzami, którzy w różnych rejonach świata są warszawsko-prascy, tak szczególnie w Sierra Leone. Kiedy stają z tym wielkim i bardzo zasadniczym przesłaniem i darem i dziedzictwem Boga, który jest. I kiedy człowiek odpowiada swoją wiarą: oto ja jestem. Ale spróbujmy rozważyć tę postawę wrażliwości, tego zasłuchania i tej odpowiedzi: oto jestem, idąc drogą życia Abrahama, dzisiaj tutaj wspomnianego w tym wydarzeniu, które opisujemy jako ofiara z Izaaka. Potencjalna ofiara, bo się nie dokonała z Izaaka. Oto mamy tu Abrahama, który kilkadziesiąt lat wcześniej z Ur Chaldejskiego, z tych rejonów i z tego doświadczenia wielu bóstw, i również biorąc pod uwagę całe swoje doświadczenie życia już wówczas 75-letniego mężczyznę, stanął wobec tego głosu Boga, na który odpowiedział: oto jestem, oto ci ufam, oto ci wierzę, oto przyjmuję, że jesteś ten jeden, jedyny, prawdziwy. Mów, a ja to wypełnię. Usłyszał: wyjdź. Poprowadzę cię do twojej ziemi.
i poszedł. I to jest ta pierwsza refleksja, która uświadamia nam to, że Bóg przemawia, tak jak zaznaczył ksiądz proboszcz, we wspólnocie wiary, we wspólnocie Kościoła. W tym wszystkim, co jest ogólne, ale i również, a może przede wszystkim, w tym wszystkim, co jest tak bardzo indywidualne, kiedy stajemy wobec świadków wiary, kiedy stajemy wobec tego wielkiego bogactwa i darów Boga wpisanych w sakramenty przeżywane we wspólnocie Kościoła, kiedy stajemy wobec wielkiego dziedzictwa, które bez względu na to, czy nazwiemy tradycją, kulturą, czy w jakikolwiek jeszcze inny sposób, ostatecznie będzie wielkim wołaniem, że oto tyle tych darów i tajemnic Boga się rozwijało, kształtowało, było przeżywanych, tak samo jak i tutaj, u nas, na Kamionku. Ale dzisiaj jest to zaproszenie dla mnie. Oczywiście powiedziałem o tych pozytywnych przesłaniach, ale dobrze wiemy, że niejednokrotnie z tego wszystkiego, co jest darem wspólnoty, może płynąć również niestety i dar, który zagłuszy głos Boga. Ale dzisiaj chcemy to przyjąć. Chcemy za ten dobry dar dziękować. Chcemy jednocześnie uświadomić sobie, że to jest również to zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy potrafili go przeżywać z całym oddaniem, z tym wszystkim, co Pan Bóg nam ofiarował, z tym wielkim oddaniem na to wszystko, co nam dzisiaj ofiarowuje w naszych wspólnotach. Tak jak mnie od prawie 2 miesięcy ofiarował wspólnoty Kościoła Radomskiego, moją wspólnotę. Ale to jest również i doświadczenie Abrahama, który, tak jak dzisiaj żeśmy słyszeli, idzie ze swoim synem Izaakiem. I znowu właściwie ta druga przestrzeń refleksji, jak Bóg przemawia przez historię życia, przez różne doświadczenia życia, przez różne dary, które wpisuje w życie. Abraham tęsknił za potomkiem. Na różny sposób próbował doprowadzić, aby mieć tego potomka, który będzie potomkiem obietnicy Boga i ostatecznie nim właśnie został Izaak. I przyszedł ten moment, również związany z tym dzisiejszym opisem, gdzie wydaje się, że ta prośba Boga jest wręcz przekreśleniem tych wszystkich pragnień, tych tęsknot, tych starań, tego wszystkiego, co gdzieś jest wpisane w ludzkie życie, w staranie nasze ludzkie. Oczywiście dobrze wiemy, że to będzie również prowadziło do tej trzeciej refleksji związanej właśnie z taką bardzo osobistą, wewnętrzną tajemnicą zasłuchania i przyjęcia Boga. Ale jeszcze przez chwilę do tego daru życia. Jak wiele jest wpisanych właśnie takich znaków. Pozwolę sobie również i zaznaczyć swoją osobę. Tak jak zaznaczył ksiądz proboszcz, przecież ja tutaj na tej ziemi się rodziłem, wzrastałem, kształtowałem. Tutaj było przeżywane przeze mnie kapłaństwo i ponad 9 lat posługi biskupiej. To są tajemnice wiary, ale to jest to tajemnice życia Marka Solarczyka. I kiedy wchodziłem i przeżywam każdego dnia, również i w tej Eucharystii, tajemnicę, która jest pisana w Kościół Radomski, to przecież nie przekreślam tego, co było. Patrzę z wielką wdzięcznością na to, co Bóg ofiarował. Nieraz mnie, nierozumiejącemu dlaczego, przez coś mnie przeprowadza. Ale to było tak wyjątkowo potrzebne i ważne i dzisiaj o tym wiem. Przepraszam za to świadectwo. Ale to jest również, myślę, wielka okazja, abyśmy przywołali te słowa z listu świętego Pawła do Rzymian. Świętego Pawła, który ostatecznie przekonuje i mówi, kiedy Bóg cię prowadzi,
nie ma rzeczy zbytecznych. Kiedy Bóg cię prowadzi, oczywiście w to wchodzi również konsekwencja wielu różnych ludzkich decyzji i wyborów i wolnej woli naszej, innych ludzi. Ale kiedy On prowadzi, to co jest Jego dziełem, będzie chronił, będzie strzegł. Obyśmy potrafili to przyjąć, rozwinąć, uszanować. I to jest właśnie ten moment, kiedy razem z Abrahamem chcemy stanąć dzisiaj wobec Boga, dziękując Mu i zawierzając to, co jest doświadczeniem i bogactwem naszej wiary, tego, jak to przeżywamy, jak zostało to ukształtowane, tych, którym to zawdzięczamy. Stajemy z tym bogactwem naszego życia, tych, których kochamy, tych, których miłość niesiemy w sobie, tych, których z miłością też zawierzamy Bogu, bo są wpisani w nasze życie, bo są również wielkim zaproszeniem i wielkim wyzwaniem, abyśmy potrafili to nieść dalej. Ale stajemy przede wszystkim jako ci, którzy pomimo różnych wyobrażeń, doświadczeń, przede wszystkim chcą powiedzieć do Boga: oto jestem. Oto pozwól mi zrozumieć, pozwól mi usłyszeć, pozwól mi przyjąć. Naucz mnie i wspieraj, abym razem z Tobą przeszedł tym, co jest drogą mojego życia, z bogactwem wiary, a przede wszystkim z Twoją łaską. Amen.